Cześć, maestro. Górek. Dzisiaj Wam opowiemy o książce Kroniki Amberu Rogera Zelaznego, o tomie pierwszym tej książki. Wydawnictwo Zyski Spółka niedawno, no już kilka miesięcy temu chyba, jakiś czas tak, wznowiło cykl, sagę Amberu. Cykl wyszedł w dwóch tomach, a my się dzisiaj zajmiemy tomem pierwszym, który jakoś tam fabularnie jest zwarty i w pewien sposób powiedzmy zamknięty. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tej książce z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ona należy do czegoś, co się określa jako kanon fantastyki, czyli pewien zbiór książek, które są powszechnie uznawane za dobre. I po drugie dlatego, że oprócz tego, że jest to książka powszechnie uznawana za dobrą, to jest to po prostu dobra książka. Mimo, że źle wydana, o czym za chwilę też będziemy mówić. Albo już nawet teraz. Może tak. Ta książka w tej nowej szacie graficznej, w nowym wydaniu, zebrana 5 tomów z 10, które tworzą cały cykl, zostały przez Zysk i Spółkę wydane w dwóch tomach. Tak wygląda tom pierwszy. Grube tomiszcze, na dosyć przyzwoitym papierze, klejone. No ale spójrzcie na okładkę. Nie wiem, jakie byłoby Wasze pierwsze wrażenie, jeśli nie znacie tego dzieła, nie znacie autora. No i o okładce już wiele złego powiedziano. Nie wiem, co możemy dodać od siebie. To znaczy, powiem tak, ponieważ ja lubię, kiedy książki, które mam u siebie na półce, są na niej długo. Nie lubię książek, które są klejone, bo wypadają z nich kartki. Nie lubię książek, które są z jednej strony grube, z drugiej strony mają taką trochę nijaką okładkę, bo ona się szybko niszczy, wyciera i tak dalej. Więc myślę, że tu by się przydała bardziej twarda okładka, ale to już są takie technikalia. Może nie wchodźmy w to aż w tak głęboko. Natomiast jedno jest pewne, wydawca mógłby się trochę lepiej postarać i wtedy by to trochę też fajniej wyszło pewnie. Ale z mojego punktu widzenia to jest jedyny minus tej książki. Tak, zdecydowanie. Jedyny minus tej książki, także po kolei powoli zaczniemy rozmawiać o plusach. Ale może coś jeszcze o autorze, bo Roger Zelazny, takie nazwisko swojsko brzmiące. Tak, ja całe życie myślałem, że on się nazywał Żelazny, tylko gdzieś brakowało tej kropki. Kropeczkę, że zgubiła się, gdzieś się posiała. Roger Żelazny ma jakiś tam przodków w Polsce. On był pół Irlandczykiem, pół Polakiem, po ojcu z miejscowości Rypin. Roger już nie żyje, nie ma go już pośród nas, a wielka szkoda, odszedł w 95 roku. Na raka zmarł. Tak, zmarł na raka, no ale swoje napisał i rzeczywiście wiele jego dzieł, między innymi Kroniki Amberu są, jak Górek już powiedział, klasyką w fantastyce i klasyką w fantazy, w kanonie tego gatunku. Sam autor, jeszcze dwa słowa, jeśli mi pozwolisz, z tego monologu. Został uhonorowany kilkoma nagrodami, Hugo chyba 6-krotnie, Nebulą 3-krotnie. On był jednym z twórców tak zwanej nowej fali, gdzieś w połowie lat 60. z kilkoma innymi autorami. No, stali się ludźmi, pisarzami, którzy fantastykę, bo nie tylko fantazy, ale szeroko rozumianą fantastykę odświeżyli, pokazali w zupełnie nowy sposób. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Hugo i Nebula to są chyba takie najbardziej znane nagrody, jeśli chodzi o ten wycinek literatury. To jest coś w rodzaju, nie wiem, Pulitzera albo Oscara dla pisarzy, dla twórców fantastyki, więc ktoś, kto dostał tyle nagród, musiał być po prostu dobrym i uznanym pisarzem. I tak było właśnie w przypadku Zelaznego. Tego nie dostał za piękne oczy, tylko za piękne książki, które... Dobra, powiedzieliśmy już o Zelaznym, albo Żelaznym, jak kto woli, albo jak kto woli wymawiać. Teraz może powiedzmy trochę, o czym jest ta książka. Tak, jaki to jest gatunek? W zasadzie jest to bardziej fantasy niż science fiction, natomiast też trudno powiedzieć o tym, żeby to było takie typowe fantasy, jeśli ktoś sobie wyobraża, że to są, nie wiem, ludzie biegający z mieczami i potwory, lochy i tak dalej, to nic z tych rzeczy. To jest historia kogoś, kogo poznajemy jako człowieka, który stracił pamięć, budzi się w szpitalu
i generalnie nic nie pamięta i próbuje dociec, kim jest. Więc książka zaczyna się zupełnie zwyczajnie, jak kryminał albo jak powieść sensacyjna. Tak, jak dobry kryminał, bo on ma jakieś podejrzenia na samym początku, tu niewiele zdradzamy, bo to są Tak. dokładnie pierwsze strony książki. On ma jakieś podejrzenia, że być może ktoś próbował go zabić, może spróbował popełnić samobójstwo, ma pustkę w głowie, nie wie, gdzie się znajduje, ktoś go umieścił w pewnym szpitalu, w pewnym miejscu i on bardzo powoli, bohater, który jest zarazem narratorem tej książki, główny bohater powieści, razem z nami, z czytelnikami, odsłania swoją tożsamość, odsłania prawdę o sobie, prawdę o swojej rodzinie, o całym świecie, o wszechświecie, o nadrzeczywistości. No i później wraz z bohaterem dowiadujemy się, że nie jest takim zwyczajnym człowiekiem, za którego go bierzemy i za którego moglibyśmy go wziąć po pierwszych stronach. Okazuje się, że pochodzi z jedynego prawdziwego świata, z Amberu. Stąd właśnie mówi się o tych 10 księgach, o sadze Amberu. Jest jednym z książąt, ma możliwość podróżowania między światami równoległymi, co robi. Po czym w trakcie książki, znaczy książka jest o tym, w jaki sposób główny bohater, czyli Korwin, dąży do tego, żeby objąć schedę po swoim ojcu, która według Korwina mu się należy. Główny bohater jest dosyć mocno cyniczny. Nawet bardzo mocno cyniczny. Egocentryk, kobieciarz, egoista, skoncentrowany na sobie i któremu się wydaje, że nie tylko świat, ale cały wszechświat powinien mu gdzieś tam paść do stóp. Po czym w trakcie książki dowiadujemy się, że bohater ma liczną rodzinę, która ma tą właśnie wspólną cechę z nim. To znaczy wszyscy są tam amoralni, cyniczni, źli, wbijają sobie sztylety w plecy, trują się, strzelają do siebie z kuszy i tak dalej, i tak dalej. Więc trafiamy w takie dosyć złe, toksyczne środowisko, a postaci, które tak naprawdę mogą wszystko. Są niemalże wszechmocne, mają moc i możliwości porównywalne z mocami mitycznych bohaterów, tak, Tak, Herkulesa. mitycznych bogów. I charakter ich jest też bardzo podobny, bardzo, bardzo ludzki. Te niskie pobudki, które nimi powodują, są bardzo ludzkie i przypominają właśnie ten na przykład grecki panteon bogów, którzy ze sobą gdzieś tam o władzę na Olimpie bardzo silnie, bezwzględnie o nią walczą. To, co mi się spodobało w tej książce, to jest pomieszanie konwencji. Bo mamy tutaj właśnie jakiś kryminał, od tego to się wszystko zaczyna. Jest bardzo wiele epickich, naprawdę epickich, wątków epickich. Walki o świat, przekraczanie wielu światów z armiami. Jest w tym bardzo dużo heroizmu. Bo tak jak powiedziałeś, bohater i inni bohaterowie tej książki to są istoty nadnaturalne, bardzo ludzkie ze swojego charakteru, ale posiadające niesamowite zdolności przekraczania światów, sięgania pomiędzy nie, zdobywania doświadczeń, no niesamowitych, zupełnie fantastycznych. Mamy więc fantazję heroiczną, mamy tutaj epikę, mamy kryminał, a to wszystko jest napisane genialnym, bardzo specyficznym dla żelaznego językiem, bez jakiegoś archaizowania na siłę. To jest język miejscami no, bardzo specyficzny. Wręcz powiedziałbym potoczny, a miejscami ocierający się o poetykę w tej swojej prostocie. Czy to, co jest jeszcze ciekawe, maestro, dla mnie, dlaczego jest to dobra książka? Dlatego, że mówiłeś o rzeczach, które ci się w niej podobają, mówiłeś o rzeczach takich powiedziałbym, warsztatowych, tak to nazwę. Mówiłeś o konwencji, mówiłeś o języku. Ja patrzę na książki trochę inaczej i widzę w nich nieco inne rzeczy. I to, co mnie osobiście w tej książce pociąga, to jest bohater. Bohater, który z jednej strony, ponieważ narracja jest prowadzona z pierwszej osoby, widzimy jego myśli, tak? Czy czytamy jego myśli, więc jest to zupełnie taka otwarta narracja. On mówi, czy pisze wprost to, co myśli, bez owijania w bawełnę. I jest to zupełnie amoralny typ, który mimo wszystko ma w sobie tyle wdzięku, że nie sposób się z nim nie utożsamiać.
charyzmy, tak, swoistej, tak, tego wdzięku, tak jak mówisz. I ta postać on to robi przychodzi z klasą, też... on to wszystko robi z klasą. A, to prawda, to prawda. No, w końcu jest jednym z książąt tego Amberu. Ale ten bohater przychodzi też swoistą metamorfozą, tak. Się zmienia. I to nikt tutaj, jakiś narrator wszechwiedzący, wam tego łopatologicznie nie pokazuje. W tych 5 tomach, które stanowią kroniki Korwina, wydanych w tej książce, wciąż bohaterem jest jedna osoba. Wciąż widzimy tę akcję z punktu widzenia Korwina. To jest narracja w pierwszej osobie. Ona jest rzeczywiście soczysta. No fascynująca. Fascynująca, ja tu może wrócę do tego języka, tak, tak, którym jest to napisane, bo na podstawie tego, co powiedzieliśmy tutaj, moglibyście sobie gdzieś tam wyobrazić, że od kolejna książka, a być może jedna z pierwszych, która pokazuje inną formułę od zera do bohatera. Taki kanon fantazy, kiedy gdzieś zaginiony, gdzieś tam zabitej dechami chłopiec żyjący na uboczu wielkiego świata nagle dowiaduje się, że spoczywa na niewielkie przeznaczenie, jest dziedzicem niesamowitej mocy albo... Nic z tych rzeczy w sobie. Nic z tych rzeczy. No jest to wciąż fantazy, jest to książka drogi na pewno, te motywy kanoniczne dla fantazy są tutaj. Jest tu bohater, który nie tyle nabywa, co przypomina sobie pewne swoje umiejętności z obserwacji, z własnych spostrzeżeń, ale sposób, w jaki jest to napisane, sposób opowiedzenia tego, nie tyle, no to przede wszystkim przesądza jakby o jakości tej literatury, która wciąga, tutaj rzeczy dzieją się bardzo szybko, dialogi, które są bardzo silną stroną książki, w ogóle tutaj twórczości Zelaznego. Dialogi są szybkie, cięte, ten język jest bardzo potoczny, ale jak mówiłem, trafia często w punkt. To co jest jeszcze fajne w tej powieści, czy w tym zbiorze powieści, to jest to, że ten bohater się zmienia. Ale ma to uzasadnienie, tak, bo coś tam się dzieje, nie zdradzimy wam co. Ten świat żyje. Staje się odpowiedzialny przede wszystkim. Bierze odpowiedzialność. Tak, jest do niej zmuszony po części. Jest do niej zmuszony, ale żebyście nas źle nie zrozumieli. Książka nie jest pełna jakichś tam uzewnętrznień się psychologicznych bohatera. Nic z tych rzeczy. Nie, tam jest akcja, tam jest bardzo dużo akcji. Jest dużo akcji, dużo dialogów, dużo się dzieje. Poprzez czyny i słowa wiele dowiadujemy się o bohaterze. Skrawki jego myśli. To jest człowiek czynu. Żelazny chyba, opisując kiedyś głównego bohatera tej książki, użył takiego zwrotu Corwin just keeps going, czyli Corwin idzie naprzód. I to jest w jednym zdaniu charakterystyka tej książki, charakterystyka tej postaci. To jest postać, która idzie naprzód jak czołg, przechodzi przez wszystkie przeszkody, przezwycięża wszystkie przeciwności losu. Ale nie w taki sposób jak Conan, nie, którego nie. bardzo szanujemy i który może będzie... Conan, pozdrawiamy cię. Tak, pozdrawiamy Conana i jego twórcę. Ale Corwin jest no, znacznie bogatszy z sposobu wyrazu. On wielokrotnie daje sobie walczyć z przeciwnościami nie tylko za pośrednictwem miecza. Dokładnie. Ale uwikłany w tysiące intryg rodzinnych, w zwarcie mocy, w walkę z tym wszystkim, w tym skomplikowanym wszechświecie, musi czasami korzystać ze swojej charyzmy, musi czasami z wdzięku osobistego i tego, że wiele kobiet ma do niego słabość. Czyli tak, żeby zebrać pewne informacje i podsumować. Właściwie jedynym minusem książki jest takie sobie wydanie, które bardziej zniechęca niż zachęca. Ale jeśli komuś nie zależy na okładce, a bardziej na książce, tak chyba jest, to znajdzie w niej dużo plusów. Po pierwsze, ciekawą fabułę, po drugie, ciekawą postać, po trzecie, ciekawą koncepcję. Naprawdę wydaje się, że warto po tą książkę sięgnąć i jak już ktoś po nią sięgnie, to pewnie będzie chciał ją zakupić i postawić u siebie na półeczce, bo to jest coś, co każdy fan fantastyki powinien u siebie mieć. Bohaterami tej książki są ludzie. Przede wszystkim Corwin, ale także jego rodzina i istoty, nie zawsze ludzie, ale najczęściej są to jakieś istoty rozumne, które napotyka na swojej drodze. Każdy ma jakieś interesy, każdy jest czymś motywowany. Nie ma tu jednoznacznie złych i dobrych postaci.
I to jest to, co też w tej książce sobie bardzo, bardzo cenię. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Bohaterowie przekraczają światy, wracają do nich, niszczą te światy, przechodzą pomiędzy nimi. Jest tu kilka bardzo fajnych patentów, które też wymyślił Ale to tego Żelazny. też nie będziemy Ale tego nie będziemy zdradzać. zdradzali, bo to są takie smaczki, które dodają całej sadze, całym kronikom wiele blasku. Ale chciałem podkreślić, że pomimo tej scenografii bogatej, wielu pomysłów, wciąż bohaterami pozostają tu ludzie, człowiek, ich namiętności, ich emocje, ich plany na Zgadza się. przyszłość, a nie jakiś, nie nawet światy, nie ten Amber. To wszystko jest doskonałą scenografią, gdzieś tam przez Żelaznego bardzo fajnie opisaną, lekką ręką, ale on się nie rozmienia na drobne. Nie miał naśladowców, bo jakby pomysł światów równoległych jest w fantastyce dosyć mocno wyeksploatowany, Dokładnie. ale w taki sposób, tego typu podejście, ja przynajmniej osobiście się Nie doszło. nie spotkałem Nie, nie, z takim on pomysłem. tylko to prezentował i generalnie to, co jest jeszcze warte dodania, to to, że na tej podstawie, znaczy na podstawie tej książki i w ogóle tych książek, bo mówimy jeszcze o drugim tomie, powstał cały system gier fabularnych, który jest chyba jedynym systemem bezkostkowym, jest takim typowym przykładem, jest podawany jako, tak. Sztandarowym storytellingowym systemem RPG, ale to już Także jak Wam się inne pojęcie. spodoba, to możecie sobie też z tym się zapoznać i pograć sobie w tym świecie, jeżeli oczywiście lubicie gry fabularne. A pewnie tak jest. Mamy pytanie z sali. Proszę, niech nie pan stanie. Może pan w czerwonym. Ja mam pytanie, bo powiedzieliście, że Roger zapoczątkował nową falę. Co to jest ta nowa fala? Nowa fala w fantastyce. Dwa słowa o tym. Nowa fala w fantastyce skupiła się na człowieku, tak chyba można w skrócie powiedzieć. Nie na scenografii, nie na blasterach, nie na rakietach, nie na fantastyce, która jeszcze wówczas przypominała, była tak naprawdę literaturą przygodową, osadzoną w jakiejś futurystycznej, fantasmagorycznej scenografii. Nowa fala bardziej skupiła się na tym, na człowieku, na jego tożsamości, na tym, jak on w tych nowych warunkach, nowych uwarunkowaniach, innych światach albo w przyszłości, jak się będzie zachowywał, z czym się będzie musiał zmierzyć. To po pierwsze, człowiek jego przeżycia to w jakiś sposób korespondowało ze zmianami społecznymi, które w latach 60. pewnie kojarzycie. To się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, zmiana obyczajowości. Tak, w pewien sposób wyzwolenie, pozbycie się Hipisi, czarne pantery, pewnych te sprawy. ograniczeń, tak. Seks, drugs and rock and roll. I fantastyka też miała swoją falę, swoje odświeżenie po wielkich nazwiskach, które ten gatunek gdzieś tam zapoczątkowały i kontynuowały, podtrzymywały w wieku XX. W latach 60. nastąpiło no, swoiste odświeżenie gatunku. Dobra, Dla ale nas ta nowa fala to tak naprawdę bardzo stara fala, bo no bo teraz to jest starsza od klasyka, nas, a teraz my to jest też nie jesteśmy twarda już młodzi. klasyka. Trudno cofnąć się do jakichś twórców wcześniej. No, oczywiście fantazy mamy Tolkiena, ale już Ursula Le Guin jest zaliczana właśnie do tej Dobra, maestro, ale żeby nowej nie sery. brzmiało to tak strasznie akademicko, bo się ludzie będą bali. Właśnie, zabrakło nam kilku dowcipów, Nowa miało być fala, bardzo nowa fala, bla dowcipnie. bla bla. To jest dobra książka. Przeczytajcie, naprawdę polecamy. Będziecie się dobrze bawić. Mamy Tak. jeszcze jedno pytanie z Może sali. ta pani w zielonym. Tak, ja mam pytanie. Jeśli dobrze zrozumiałam, to jest taki Lord of the Rings, gdzie Frodo dostaje potężny pierścień, ale go sobie zakłada, buduje armię i idzie na Saurona. Tylko, że Nie do tutaj końca. Frodo jest. To jest raczej rzecz, kiedy Sauron odzyskuje przytomność po tym, jak Frodo wrzucił pierścień władzy do Onduiny. Nie wie na początku, co się dzieje, ale postanowi wziąć się w garść i coś z tym zrobić. Po czym okazuje się, że Nazgule,
się trochę rozhulały pod jego nieobecność. Piskowały przeciwko niemu, tak naprawdę. I teraz Sauron zbiera armię, żeby zrobić z tym porządek. A Gandalf z Sarumanem znowu się dogadali. A tak naprawdę to jest tylko jeden z wielu światów. A Saruman... Sauron nie jest ten, za którego... nie jest tym, który myślał, że jest. No. Za mało to zakręciliśmy, ale tak to mniej więcej wygląda. Ale książka nie jest skomplikowana. To tak naprawdę jest czytadło. Czytadło, ale świetne. Na wysokiej klasy. Ja się nauczyłem jednej rzeczy z tej książki. Że czasami jak się chce kogoś zastrzelić z kuszy, to warto się zastanowić, czy nie pobrudzisz krwią swojego ulubionego dywanu. A o co chodzi, dowiecie się, jak przeczytacie. Proszę, jeszcze mam jedno pytanko. Czy w książce są jednorożce? Tak. Tak. Na okładce jest jednorożec. Ale nie tylko. W książce też. Jednorożec, bardzo mityczne, charakterystyczne, heraldyczne zwierzę, pojawia się w książce, pełni rolę zupełnie marginalną, istotną. Jest tam gdzieś wspomniany jako pewien element świata, który tak naprawdę dla samej fabuły ma znaczenie bardzo niewielkie. Jak oceniacie? To jest bardziej dla dziewczyn czy dla facetów? No trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak jak spora część fantazy jest kojarzona z odbiorcami męskimi, z samcami, to kroniki Amberu powinny przypaść do gustu także panią. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Pod czymś takim się... To jest taka inteligentna literatura. To nie jest taki mięśniak, który z mieczem wchodzi do wieży i zabija czarnoksiężnika. Nic z tych rzeczy. Ta postać ma w sobie głębię, ma w sobie to coś. Coś, co może pociągać, co może... Korwin jest draniem, jest słodkim draniem. Jest kimś takim jak Han Solo. To jest łotr, szubrawiec, który mimo wszystko gdzieś tam ma pod tą fasadą cynizmu, ma jakieś odruchy szlachetności. Które czasami powstają, wzbudza wbrew sobie. Główny bohater jest fascynujący, a kobiety w jego przygodach pełnią bardzo istotną rolę i czasami to one pociągają za sznurki, to one owijają go sobie wokół palca, to on, Korwin, im ulega, poddaje się fascynacji, zresztą nie tylko on. Kobiety tutaj wśród jego rodziny, siostry Korwina, są bardzo, bardzo istotne dla fabuły całej książki. Ale to nie jest, żebyśmy też nie popadli w jakąś przesadę, to nie jest książka o miłości, tam nie ma romantyzmu zbyt wiele, tam nie ma pałaców, tam nie ma książąt, znaczy są książęta, ale książęta głównie do siebie strzelają albo na siebie polują. Także to jest dziennik gościa, który niespecjalnie przejmując się oceną moralną, pisze w pierwszej osobie bardzo szybko, taki diariusz, wręcz prowadzony na kolanie, często skrótowy, przeskakujący nad pewnymi wydarzeniami. Dziennik gościa, który chce się upomnieć o swoje dziedzictwo i który jest kimś wielkiego formatu, ale ma przeciwko sobie, ale także potencjalnie to mogą być jego towarzysze, jego wsparcie, jego przyjaciele, ma przeciwko sobie i wokół siebie podobnych sobie, obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami, wyobraźnią i nieskończoną ambicją ludzi, istoty. No to są ludzie tak naprawdę. Tylko trochę potężniejsi. Trochę potężniejsi, ale... Tak samo ludzcy i tak ale samo... Ale nie definiuje ich potęga. Nie definiuje ich zestaw jakichś czarów. Nie ma tutaj prawie czegoś takiego. Zaklęć, profesji. Definiują ich ambicje, namiętności, ich powiązania, ich przeszłość, ich historia. Tej całej gigantycznej rodziny, całego świata, wieloświata. Dzień. Dobra. Ja myślę, że żebyśmy was nie zanudzali, to... Po raz chyba ostatni powiem, że warto tę książkę przeczytać. Inaczej byśmy tu o niej tyle dokładnie. Nie przejmujcie się za bardzo naszym gadaniem. Po prostu weźcie, skombinujcie sobie tę książkę, przeczytajcie i wtedy dowiecie się, że jednak mieliśmy trochę racji, że może warto obejrzeć nasz kolejny odcinek, w którym będziemy mówić o innych ciekawych
pozycjach literackich. A książkę, i powiem to ostatni raz, czyta się świetnie. Wiecie, z kanonem, szczególnie fantasy, jest różnie. Znam wielu ludzi, którzy uważają, że Tolkien jest trochę nudnawy, Władca Pierścieni. Ja znam wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest kanon. Okej, okay, to też. Nie dają sobie z tym radę. Tak, ale wielu fanów fantasy nie przeczytało Władcy Pierścieni, poległo na pierwszych rozdziałach, tak, czy pierwszym tomie. Stwierdzi, że to nie jest dla nich, że to jest zbyt przegadana, zbyt monumentalna, zbyt... no, książka nie dla nich. To jest inna epoka. Mimo że tak naprawdę napisanie Władcy Pierścieni, wydanie Władcy Pierścieni, a Kroniki Amberu, pierwszy tom, dzieli tylko kilkanaście lat, to jest zupełnie inna epoka, inny sposób pisania. To jest rzeczywiście nowa fala. I tak jak powiedziałem, że mimo to, że od tej nowej fali wiele wody upłynęło, wiele czasu, to wciąż dla mnie ta książka jest pewnym wyznacznikiem jakości, stylu, pomysłów, narracji. Tak. Polecamy Kroniki Amberu, tom pierwszy i tom drugi, w sumie 10 części w księgarniach już od dłuższego czasu. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Na razie. Teraz raz, dwa, trzy spoiler, raz, dwa, trzy spoiler. To już leci? Powiemy wam o czym jest ta książka. Poczekaj, to już leci? No. Już się nagrywa? Dobra, to teraz krótko o czym jest ta książka. Jeśli chodzi o... czy mi płacą za recenzję? Nie, a mnie? Co za? Myślałem, nie, że robimy to ta dla książka? Fanów. Tak, dla szczerze? Fanów to robimy. Ale nie, teraz mówimy szczerze o tej książce. No. Ta książka jest zajebista, super. Zajebista jest. Super. Tak między nami, nie? Nie musicie tego rozgłaszać, ale między tobą a mną to jest kawał dobrej literatury. Jest facet, który jest z krwi i kości. Ale to jest zajebista sprawa. Nie wiem, jak wam się Sapkowski podobał, który jest też taki uniwersalny. Bardzo dialogi grają... Ale to jest trochę lepsze niż Sapkowski. Mniej polskie, bardziej lepsze, uniwersalne. Lepsze. Chociaż no, mistrz swoje zrobił. I Wiedźmin to... Nie, no wiadomo, Wiedźmin to głowa. No. Nie będziemy nawet... Nie, wy wiecie, co to jest Wiedźmin, na pewno. Wszyscy wiecie, kto napisał Wiedźmina. Ten z oczami jak kot. I go czytaliście. A myślę, że Żebrowski. Żelaznego jeszcze nie wszyscy. Żebrowski nie grał. Świetnie, książka. A teraz będziemy spoilerować. Dobra, to teraz tak. Mamy gościa, który jest facetem z krwi i kości, który budzi się w szpitalu. A to już mówiliśmy. Ale to powiemy to jeszcze raz. Jeszcze no, raz. To też budzi się w szpitalu, nie wie kim jest. Próbuje do tego dojść. On nie ma na to czasu. Śledztwo. Bach. I słuchajcie, na drugiej czy trzeciej kartce jest już u kobiety, która okazuje się być jego siostrą. Potem wpada jego brat, który jest ścigany przez jakieś istoty. Niby to jest ziemia, ale właściwie rzeczywiście, nie wiadomo, ale oni pochodzą z ziemi. O co chodzi? Zaczyna mu gdzieś pędzić. On, bohater, razem z czytelnikami, ze swoim bratem, gdzieś jadą. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Okazuje się za to, że odpowiada za to jeden z nich. Jakieś wetraki, coś tam w ogóle, dziwne rzeczy, jakiś rycerz ich goni. Koniec końców on sobie wszystko przypomina, ale żeby sobie przypomniał, musi przejść przez pewną rzecz, poddać się pewnej próbie, przejść przez wzorzec ponownie. Tak, wzorzec to jest coś w rodzaju klucza do poruszania się między światami równoległymi. Tak można to mądrze nazwać. Albo wzorzec to jest... To jest wizualizacja równania, która mechanikę kwantową i ogólną teorię względności splotły w jakąś spójną... No nie, trochę inaczej. Nie. Tak. Powiedzmy to prościej. Jesteście tu i teraz, tak? Macie ten świat. Możecie albo się po nim poruszać, tak jak każdy z nas, nie wiem, jeść obiad, pić wodę, chodzić do pracy i tak dalej. Albo możecie mieć takie coś, co powoduje, że możecie przechodzić przez ściany, zmieniać ten świat, znajdować pieniądze na ulicy i tak dalej. Nie do końca przechodzić macie... przez ściany, nie? Bo to trochę by tutaj fabułę tej książki, pomysł spłaszczyło. Chodzi o to, że nasz świat Ziemia to jest tylko jednym z cieni. Tylko jednym z wymiarów. Czy on nie jest prawdziwy? Rzucanym przez... No, prawdziwy. Co to jest prawdziwość? Jest mniej prawdziwy, jest jeden prawdziwy świat, który się nazywa Amber i Amber ma wzorzec. Wzorzec spowoduje, że możesz się poruszać między Amberem a innymi światami, które są cieniami, odbiciami Amberu. Im dalej są od Amberu, tym są mniej prawdziwe. Mniej spójne, jest tam więcej magii, a rzeczywistość się rozpływa. Tak naprawdę, jak już mówimy o rzeczywistości Kronik Amberu, to mamy z jednej strony chaos, tak, więc zupełne rozbicie. I z drugiej strony Amber, czyli porządek. Tak, ład. Jedną prawdziwą rzecz, która przez siłę swojej prawdziwości, namacalności, realności rzuca
w przestrzeń pomiędzy siebie a chaos, w Cienie. tą, tak, cienie, ale tak to nazwał żelazny, tak to wymyślił, to są cienie, to są te równoległe rzeczywistości, te inne wymiary. Między innymi jest tam gdzieś nasza ziemia, ale też inne Dobra, ale ziemie, żeby inne, wiesz, żeby inne. nie było tak czarno-biało, że tu dobre, a tu złe, to O, to teraz tak. nie, ale to, że mamy chaos i mamy ład, to nie równa się dobro i Ład zło. Nie ma jest czegoś we takiego jak władaniu dobro i zło. bandy świrów, czyli rodziny Korwina, która się nawzajem nienawidzi, wycina i robi sobie najgorsze świństwa, jakie tylko można sobie wyobrazić. Bo każdy chce być królem, chce być władcą Dokładnie, a król wszystkiego. może być tylko jeden. I teraz. Bo prawdziwy król, który jest ojcem ich wszystkich, a jak telenowela brazylijska, gdzieś zniknął. I miał dużo dzieci po drodze. Ma wielka I one tajemnica. przychodzą i odchodzą, znajdują się i A tak znikają. naprawdę on sam pochodzi prawdopodobnie z chaosu, ale to wychodzi znacznie dużo I później. to jest bardzo zakręcone, więc nie wiem, w to chodzić. Koniec końców okazuje się, że Amber, ta jedyna prawdziwa rzeczywistość, Jest zagrożona. jest zagrożona i tak naprawdę nie jest do końca prawdziwa. Bo ten wzorzec został wyrysowany przez kogoś, przez pewnego typka o imieniu Dworkin, Który który jest był świrem. alchemikiem, czarnoksiężnikiem, Sirem, który pochodził z tego chaosu. Słuchajcie, tu jest dużo w takiej fantastycznej, przystępnej, magicznej fizyki teoretycznej. Ale żeś to powiedział. Nie, chodzi o to, że to jest generalnie dobra Zaspoilerowałem książka. teraz. To A, to jest, też, też. znaczy nie, o tym, że jest dobra, to już mówiliśmy, ale generalnie co się dzieje potem? Zostawiliśmy ich, jak tam sobie jadą, potem Cormie zbiera armię i wyrusza na Amber, żeby wtłuc swojemu bratu, przegrywa, ucieka, wraca, wygrywa, zostaje królem Ale i brzmi to znika. banalnie, nie? Ale jak przeczytacie, jak przegrywa, jak zbiera armię, jak przegrywa, albo jak prawie wygrywa, dlaczego przegrywa, jak zostaje uwięziony i co robi tuż przed tym, a robi rzecz niesamowitą i tego wam nie zdradzę, jak ucieka i gdzie ucieka, co jego ucieczka, co jego przekleństwo robi z Amberem, jakie są jego dalsze losy, a w tej chwili skróciliśmy wam pierwszy tom z tych pięciu, które są zawarte w tej książce. Jeśli to wszystko przeczytacie, to myślę, że powiecie wow. Tak. I fabuła, i sposób jej przedstawienia robią wrażenie. Dokładnie. One po prostu wmiatają w fotel. To jest jedna z tych książek, które się bierze I czyta, pochłania się kartka za kartką, i mijają odchodzisz godziny, od tej dni. książki, jak już skończysz ją czytać. I między początkiem a końcem czytania, jeśli twój kot nie umrze w tym czasie z głodu, a twoja babcia nie dostanie zawału, a sąsiedzi nie zaleją ci mieszkania, nie wydarzy się absolutnie nic. Będziesz tylko czytał. I jeszcze trochę spoilerów. Mamy świetne patenty fantastyczne w Amberze. Mamy talię atutów. Coś na kształt Tarota. tarota. Zamiast arkanów wielkich, małych, mamy tam różne istoty, miejsca i przede wszystkim książęta Amberu. Te karty pozwalają na komunikację, na wielkie odległości pomiędzy cienie, pomiędzy wymiarami. Pozwalają też przechodzić swoiście, teleportować się pomiędzy tymi wymiarami. Prowadzić mentalne pojedynki. Ale to wszystko jest napisane językiem potocznym, takim swojskim. Nie ma tam bajdurzenia, a nie ma tam jakichś takich spotykanych w niektórych wielkich sagach fantazy, Tam nie ma sztucznego patosu. języka, tak, patosu. To wszystko jest dla nich czymś zwykłym. To, że oni potrafią robić rzeczy niesamowite, że potrafią rzucić samochodem, że potrafią pojedynkować się ze sobą przez godziny albo dnie bez zmęczenia. To wszystko jest dla tych ludzi czymś zwykłym i oni mówią o tym, jakby to było czymś zupełnie banalnym. Co do atutów, to dla tych, którzy nie wiedzą, jak powstawała ta książka, nie było komórek, Facebooka i takich tam rzeczy, więc to było coś. Tak. Talia, wzorzec, cienie, Amber, sukcesja. I chaos. I Czający chaos. się za tym wszystkim chaos. Chaos. Słuchajcie, tu jest pełno intryg. Jeśli ktoś to lubi, to może powinniśmy to podkreślić. Tu są stronnictwa, tu są ludzie, którzy kogoś popierają, potem okazuje się, że są zdrajcami. Są ludzie, którzy I ci ludzie działają gdzieś przepływają tam, z jednej tak, frakcji szare w drugą. eminencje. Są ludzie, którzy działają w cieniu, którzy gdzieś podobno zaginęli, zginęli przed latami. Oni powracają w najmniej oczekiwanym momencie. Ale nie wyskakują jak króliki z kapelusza. To wszystko żyje, to wszystko ma swoją historię, którą Korwin poznaje. Wszystko ma jakąś przeszłość. On sam ma doświadczenie, ponieważ cień Ziemia, nie tylko dla niego, dla wielu Ambertów, jest ulubionym wymiarem. No to taki ukłon żelaznego w stronę naszej rzeczywistości, no bo na czym innym powinien się oprzeć niż na naszym świecie. Korwin, jak nieśmiertelny, jak Highlander, to filmy, które pewnie znacie,
żył, bo Amberyci żyją bardzo, bardzo długo. To są praktycznie nieśmiertelni. Praktycznie są nieśmiertelni. Żył na naszej ziemi od wielu set lat. Brał udział w przemianach społecznych, kulturalnych, w upadkach, w wielkich wojnach. Chorował, cierpiał, kochał, zdradzał, zabijał i mordował. Wiele się nauczył, a teraz sięga po tron wszechrzeczy. A, jak o tym nie czytać? Idźcie razem z nim w tą podróż. Zachęcamy, zapraszamy. Warto. Cześć. Pa.